Igor, zapraszamy. Dzieci nam powiedzą, dlaczego nie jest zdrowa żywność domowa. Moim zdaniem zdrowa żywność domowa powinna być sprzedawana do szkół i do stołówek, żeby dzieci mogły mieć dostatnią dobrą żywność, a nie żeby odżywiały się tą całkowitą chemią. Dzień dobry, mam na imię Mikołaj Dal. Przybywam z Bieszczad. Według mnie zdrowa domowa żywność to żywność, która została wyprodukowana bez żadnej chemii, bez żadnych konserwatów. Bez żadnych, żeby wychowywana naturalnymi sposobami, zdrowo i tak, żeby to według mnie zdrowa domowa żywność to żywność, która jest wyhodowana u rolnika, też niekoniecznie w sumie u rolnika, tak domowymi sposobami, bez używania żadnych nawozów, żadnej chemii, żadnych różnych oprysków. Też oprysków. Zdrowa domowa żywność to żywność, która się chce.